Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Shot Off. Dzisiaj bardzo ważny film związany ze strzelectwem, ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, bo to pozwoli przede wszystkim kanałowi się rozwijać, a poza tym trafi ten film do większej ilości osób. Ale nie przedłużajmy i lećmy dalej. Spędzacie sobie miło popołudnie, oglądacie Facebooka, YouTube'a, nieważne, coś tam sobie przeglądacie i trafiacie na taki właśnie film. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to bardzo fajny film promujący strzelectwo, zwłaszcza wśród osób młodych, które dopiero mogą zrobić pozwolenie. I to jest bardzo fajne i to jest bardzo rozwijające ten sport, ponieważ każdy może zobaczyć, jak to jest i przekonać się, czy to jest dla niego. I teraz pytanie, ilu z Was zauważyło jeden ważny szczegół? Szczegół niezwykle istotny. Otóż żadna z tych osób, no chyba poza jedną osobą, nie ma założonych okularów bezpieczeństwa. Nawet prowadzący strzelanie nie posiada okularów bezpieczeństwa, no a to już o czymś świadczy. To jest niezwykle ważna sprawa. Okulary są niezbędne. Można pozbyć się słuchawek, ale okulary są niezbędne. Już pomijam tą kwestię, że osoby początkujące nie są w pełni świadome zagrażającemu bezpieczeństwu. Ale również osoby doświadczone mogą zapomnieć o okularach, kiedy się zaangażują w szkolenie. Po prostu ich głowa będzie skupiona na strzelaniu i przypadkowo zapomną okularów założyć. To obowiązkiem prowadzącego strzelanie jest zadbać o to bezpieczeństwo, a okulary są elementem najważniejszym, najbardziej obowiązkowym. Tak jak powiedziałem, słuchawki można odłożyć na strzelnicy otwartej, ale okulary muszą być i to osoba, która prowadzi to strzelanie, to szkolenie, musi zadbać o bezpieczeństwo i musi ludzi zmusić do założenia okularów. I pod tym filmem, gdzie oczywiście kilka osób oburzonych tym nagraniem skomentowało, bo w ogóle to jest absurdalna sytuacja, w której ktoś prowadzi strzelanie z broni palnej, ktoś to nagrywa, ktoś to montuje, ktoś to publikuje i tak dalej i nikt na żadnym etapie nie pomyślał, hej, no coś tutaj nie gra, bo zapomnieć rzeczą ludzką, ale jeszcze pokazać to i powiedzieć, tak, to jest dobre, no to już moim zdaniem jest mocna przesada. Natomiast pod tym filmem pojawił się komentarz, w którym jakiś pan stwierdził, że w statyce to okulary nie są potrzebne, tylko w dynamice. Bo nagle się okazuje, że w dynamice inaczej kule lecą. Bo nagle się okazuje, że w dynamice, nie wiem co się dzieje, działają inne prawa fizyki, a w statyce jest spoko, nie? Rozumiem, że, znaczy teraz trochę sobie śmieszkuję, ale rozumiem, że temu panu chodziło o to, że w dynamice się biega i strzela w różne cele. No to załóżmy sobie hipotetyczną sytuację. Mamy tam strzelnicę zamkniętą. Ludzie, którzy tam są na tym filmie, strzelają z różnej broni, ze strzelby, z pistoletu, ale uwaga, strzelają również z broni samoczynnej. To są osoby, tak nie mam, początkujące. Osoba początkująca z broni samoczynnej, no potrafi podnieść za wysoko lufę. Ale to nie tylko, bo takie osoby mogą strzelić po prostu w niespodziewanej sytuacji. Mogą strzelić w ziemię, w sufit. Mogą się różne rzeczy wydarzyć. Strzelnica zamknięta, nieważne jakby miała świetnie zrobiony kulochwyt, który nie będzie robił rykoszetów, albo bardziej minimalizował te rykoszety, bo nie ma takich, które eliminują rykoszety na 100%. Zawsze się mogą wydarzyć. Ale powiedzmy, że mamy strzelnicę, w której jest zminimalizowana ilość rykoszetów poprzez kulochwyt. Ale dookoła mamy tarczownice, mamy ściany, mamy podłogę, mamy stoły, mamy wiele elementów, od których pocisk może zrykoszetować. Te elementy mogą zrykoszetować w postaci po prostu kawałków, które się które zostaną oderwane podczas strzelenia. To jest bardzo ważna sprawa. Nie ma strzelnicy zamkniętej czy otwartej, na której nie byłoby dookoła dziur po kulach,
w tarczownicy, w ścianach, w podłodze. No to się zdarza. To się zdarza stosunkowo często. Natomiast właśnie te okulary są po to. W statyce również może się wydarzyć sytuacja niespodziewana. Zawsze możemy strzelić w ziemię, zawsze możemy strzelić za wysoko, zawsze się coś może wydarzyć. Okulary są niezwykle niezbędnym elementem. Nawet jeżeli strzelamy na otwartej strzelnicy, bo nie wiemy, co się wydarzy obok, bo nie wiemy, czy ktoś nie zasłabnie, bo nie wiemy, czy nie wypadnie mu pistolet z ręki, bo może komuś spadnie pistolet na ziemię. I ja byłem dosłownie naocznym świadkiem sytuacji, kiedy komuś spadł pistolet z wieszaka, uderzył lufą o ziemię i nastąpił strzał. Wielokrotnie zresztą zdarzało mi się, kiedy dostawałem, bo w tym komentarzu tam niżej też było to, że ołów nie rykoszetuje. No co za bzdura. Ołów również rykoszetuje. I to bardzo chętnie. I powiem więcej, ołów jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ traci swój kształt. Przybiera formę przypadkową. I ta forma przypadkowa z dużej ilością energii, bo ołów jest ciężki, więc ma bardzo dużą bezwładność. I ten kawałek masy może przelecieć nawet 40 metrów. I uderzyć z naprawdę dużą siłą. Ja takim kawałkiem ołowiu dostałem na strzelnicy podczas zawodów IPSC. Przeleciał ten ołów, prawdopodobnie odbił się od niego, od kamienia w kulochwycie, no nie wiem, od czegoś się odbił. Przeleciał nad osią i uderzył mnie w plecy z taką siłą, że przez chwilę myślałem, że dostałem kulkę, naprawdę. Natomiast no po prostu to była duża siła, skończyło się na jakimś tam drobnym siniaku. Ale teraz wyobraźcie sobie, że stoję sobie tam i nie mam okularów i ten kawałek trafia mnie w oko. No, siniak to byłby mój najmniejszy problem w tym wypadku, tak myślę, nie? Więc okulary są bardzo ważne. W momencie, kiedy wchodzicie na strzelnicę i jeszcze nie podejmujecie strzelania, już powinny być okulary na oczach, ponieważ nie wiadomo, co się dzieje na osiach obok. A strzelanie na strzelnicy zamkniętej to jest naprawdę stosunkowo niebezpieczna sprawa. Zwłaszcza dla osób początkujących, więc osoby, które są tam w tym miejscu i nawet nie strzelają, bo też się czasami zdarza, że ktoś ma jedne okulary, prowadzi szkolenie i osoby podchodzą do strzelania, zakładają okulary, a te 2 metry dalej sobie stoją bez okularów. To też jest absurdalne. Podczas montażu zrozumiałem, że nie powiedziałem o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Oczywiście prawdopodobieństwo na to jest bardzo małe, ale zawsze może zdarzyć się awaria broni. Zawsze może zdarzyć się awaria amunicji, czyli detonacja poza komorą. I wtedy również może dojść do uszkodzenia oka. To jest mało prawdopodobna sytuacja, ale zdarza się i kilku moim znajomym się zdarzyła. Więc to jest kolejny bardzo ważny argument, dlaczego ważne są okulary. Bardzo mi jest przykro, że muszę tego typu filmy robić, ale mam nadzieję, że ten film dotrze do wielu osób i przemyślą swoje zachowanie. I mam nadzieję, że przyszli bądź aktualni prowadzący, którzy mieli wątpliwości, czy okulary to jest taka niezbędna rzecz, no przemyślą to. I mówię to jako osoba, która ma jakieś tam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w prowadzeniu różnych zawodów, treningów, wydarzeń, eventów i widziałem nie jeden wypadek i widziałem nie jedną niebezpieczną sytuację. Sam byłem ich kilkukrotnie bezpośrednim odbiorcą, ale dzięki temu, że jakby zachowałem bezpieczeństwo, to mam oczy i jestem cały i zdrowy i mogę nagrywać i strzelać. Pamiętajcie, że jako prowadzący odpowiadacie w pełni za bezpieczeństwo osób. Jeżeli coś się danej osobie wydarzy podczas treningu, który wy prowadziliście, macie 100% odpowiedzialności karnej w sytuacji bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia. Dlatego prowadzenie strzelania jest mega odpowiedzialną sprawą i prowadząc tego typu rzeczy, powinniście również zadbać o swoje wyszkolenie. Wyszkolenie medyczne, wyszkolenie z pierwszej pomocy oczywiście, wyszkolenie z zakresu umiejętności zadbania o bezpieczeństwo, wyszkolenie z zakresu strzelania, ze znajomości broni, ze świadomości, co ta broń się może wydać. Podstawa liceum, nie? Generalnie, jeżeli mówimy o tym ostatnim. Więc te wszystkie rzeczy prowadzący musi mieć i musi być czujny. I żyję nadzieją, że to niedopatrzenie w tym filmie było przypadkiem wynikających z emocji związanych z nagrywaniem materiału. Natomiast jeżeli
osoby, które nie mają okularów, powiedziały: ja nie chcę okularów, bo będę źle wyglądał w kamerze, i prowadzący się na to zgodził, no to współczuję. Naprawdę. To mocno współczuję. To chyba na tyle. Natomiast pamiętajcie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Oczywiście racjonalne bezpieczeństwo jest najważniejsze. I tylko wtedy, kiedy zadbamy o to bezpieczeństwo, zabawa na strzelnicy może być miła, przyjemna, fajna i każdy wróci do domu szczęśliwy. Trzymajcie się, cześć.